Mariusz Krasuski i Piotr Zigiel byli inicjatorami zrealizowania tego przedsięwzięcia przez Wolskie Centrum Kultury. Udało się porozumieć z władzami miasta, z wdową. Udało się namówić artystę Bruno Neuhamera. Mamy piękny mural upamiętniający Jana Lipińskiego właśnie w centrum Warszawy. Jest to nasze trzecie przedsięwzięcie, drugie w Warszawie po Jacku Kuroniu i muralu zrealizowanym w Berlinie, upamiętniając wszystkich anonimowych członków Solidarności. Murale jako forma wizualna będą odbierane przez ludzi przypadkowych, należą do przestrzeni miejskiej, należą do wszystkich. Cieszę się, że tutaj się udało odpowiedzieć na tą szerszą potrzebę i na moją własną. W takiej zwięzłej formie, która po prostu się odnosi do zdjęcia zrobionego w momencie, którym Jan Lityński został zauważony przez system. Taki moment, który mu odebrał anonimowość i naznaczył jego dalszą drogę. Mural Bruno Neuhamera, koncert jazzbandu Młynarski-Masecki, debata dotycząca demokracji i wolności, a także występ Wolnego Choru z Białorusi. Krótki czas realizacji, wspaniałe pomysły wielu osób, które stworzyły całe to widowisko. Nie była łatwa praca, ale przyniosła ona wspaniały efekt, z którego jesteśmy dumni jako Wolskie Centrum Kultury.